Dzień dobry, ja nazywam się Kairos, a to jest podróżnik za liniami wroga. Hey. Mistrzu Yoda, na dobry początek. Dzień dobry, mistrzu Yoda. Приветствую тебя, ой, Йода. Здоровья тебе желаю я. Что, путник, нужно тебе? Ты, наверное, хорошо в палатках инопланетян разбираешься. Их видел я немало. В характерах их я искушен отменно. Мне нужно разоблачить одного инопланетянина. Он маскируется под землянина. Мне нужно доказать другим, что он не человек. Зачем тебе нужда в том стала? Не хочешь ли ты зло свершить над ним? Нет, это для его же пользы, чтобы обеспечить ему условия для нормального существования здесь. Курил идею я. Скажу такую, Фень. На понт возьми его ты. Скажи, что знаешь все. Тогда на первой ходке расколется он сразу. Koniec. No, dziękuję. Tak właśnie o to trzeba było wykonać jedno z zadań. To był pogrzebać, pogrzebać chyba Greenpeace. Yoda poradzi mi, żebym powiedział wprost o tym, co wiem. Oczywiście będziemy musieli wrócić do kołchozu, ale tymczasem musimy jeszcze iść do tego naszego kolegi jednego. Ale muzyka się wyłączyła. Bardzo niefajnie. Bardzo tego nie lubię. Kiedy jednak muzyki nie ma. Nie będzie tak smutno mi teraz, kurde. No dobra, ale trudno. Idziemy do Tolika, alkoholika. Tolik, alkoholik. Nie wiem, czy punkt to jest. Musimy z nim oczywiście pomówić w sprawie zaginionego saksofonu. Nie chce mi się tej misji robić jak cholera, ale trzeba ogólnie, ale czasem trzeba. Dlatego też się prześpię następnego dnia. Bo wiadomo, że daliśmy mu jeden dzień na odpoczynek, czy coś. Dobrze, po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Tolik tutaj jest, zobaczmy. Jeszcze go nie ma, to może się prześpię do południa. O, wiadomo, nie chce mi się w sumie go ganiać, a on po południu powinien tutaj już być gdzieś. No cóż, po tych dwóch dniach będę miał przynajmniej pewność, że wszystko jest w porządku. Proszę, jest. Kotki też są. Nadzorca nie. Tolik. Czołem ci, punku. Daruję, obkolty. Prawdą сказал, że ty mnie должен pomagać po... Minutku, do kur... Idziemy natychmiast, przyjaciel, czas ucieka. A szli si czas, kozioł. Время nie ждет. Cio? A łuka? Oho, tak się bawimy. Tolik, Bloks. To nie ten etap zabawy, żebyś ty ze mną walczył. Nieźle. Proszę cię, Tolik, proszę cię. Tak, tak się nie bawimy. Co ty tu masz? Paczkę skrętów, rubelki. Ja to wezmę, bo nie zasłużyłeś. Cześć. Nic. Sekow. Cześć. Jak tam w ogóle z poziomem? Jeszcze 2000 punktów i kolejny. O kurde, w co bym mógł wpakować teraz? Chyba chciałem zręczność, żeby mieć nowy karabin w sumie. AK-47 na ognistą amunicję. Ups. O! Popfiltr mi spadł. A to w sumie bym musiał do wielkiego węża iść. Hej, palancie. Znalazłem zielsko, jeju. Ja naszol szmal. O, to co нужно. Przychodzi zawtra, a ja... Bardzo spoko, właśnie aktywowałem wątek do misji, co nie? Z tym kluczem do parteru. Ha, fajnie, tak. No tu. Wynoszę się. No co tu się dzieje, niby za. No Tolik, nie chce ze mną pracować, to co tu się dzieje? Nie, no pierdziele, ja tej misji chyba nie wykonam. Co za. Gałgaństwo. Nie wierzę, tak się po prostu nie robi. Wiecie co? Nie, mam tego dosyć. Chociaż może nadzorca mi pomoże. Colik, co ty odpierdzielasz za manianę, człowieku jeden, ty wariacie jeden. Zastrzelę cię za... Nie. Kurde, jestem w kropce. Nadzorco, on nie chce ze mną pracować. Co ja muszę zrobić z tym saksofonem teraz? Potrzebujesz skór? Ile mam pieniążków? 4200. Głupia sprawa. Hej. Iwan Chilisik, może mi coś powiesz? Nie. Pietrowicz? Nic. Wiecie co, chyba lepiej pójdę do tego kołchozu i tam się zacznę bawić, bo jednak to gadiuki nowo to jest tragedia. Dzień dobry, witamy w kołchozie. Tymczasem idziemy do naszego Witasa, żeby mu się chyba... Chyba do Witasa trzeba było iść, żeby mu się pochwalić o naszym życiu. Привет, двоекодышащим. Ты о чем? Скажи лучше, почистят пруд? Да, только они говорят, что им нужно место, чтобы очищать. Сейчас сюда трактора понаедут, очистительные машины разные. Ты бы сходил погулять, а? Не, я не могу. Я должен за чистотой следить. А то еще бутылок накидают. Ясно. Что ясно? Неважно. Так ты не знал, что ли? По местным законам прудом занимается уборщик. Это не твоя обязанность. Да?
Так я же... Что я ж? А почему я видел ночью, как ты становишься мутантом, а? Хорошо. Я признаюсь, я монстр. Что ты, курчак, роби? Мутант, как хочешь. И что теперь? Да ничего, просто ты должен сообщить об этом Митричу. Тогда он уберет дерьмо. Хорошо. Только не говори Малдору. Он меня в клетку посадит. Я больше не увижу ни яркого чистого солнца, ни этого грязного тусклого болота. Приходи завтра. Я поговорю с Митричем. Если он выполнит... Przyjdź jutro. Dobrze, przyjdziemy jutro. Co tu się? Te kurczaki zasrane, kura mutant. Super. Dalej, bijcie sobie to gówno, które nie wiadomo wie... Dobra, widzę, że to będzie dosyć interesująca sprawa, bo mi zaraz wybije całe... Ja pierdzielę. Wygląda na to, jakby się gra cała całkowicie skraczyła i zastąpiła rzecz, która nie powinna nastąpić. Wiecie co? Ja wracam do bazy wojskowej. Tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Tylko wiadomo, jeszcze raz z nim pogadam. No cóż, prawie zapomniałbym o naszym przyjacielu. Salut, sławnym robocie. Karola, prysy... Nie, спасибо. Jak chcesz, ja zasz... No w pewnej sprawie. Da, po dielu. Da. Nie wiadomo, to już sobie rozmawialiśmy, to co mamy... Teraz mam kilof. Ciekawe sobie, настоящая mina. Вот повезло тебе. Stara niemiecka mina. Czy to oznacza, że mogę teraz napierdzielać w magiczną rudę i... Czy tylko tak to się będzie prezentować? Chyba tylko tak. To wiecie co, 10 sekund zabawy wam powiem. W jednym powiedzmy wątku. Ja już mogę stąd spidziulać do bazy wojskowej z czystym sumieniem. Nie, jak dla mnie wygląda fajnie. Dobra, lecimy. No i witamy w bazie wojskowej, chyba jednej z najbardziej przyjaznych lokacji przez jakiś czas w każdym razie. No tak mi się wydaje, że tutaj... No cóż, jeszcze mi się ta lokacja nie znudziła, może w ten sposób, że tak to powiem. Więc póki co jest całkiem okej tutaj, czuję się przesympatycznie. Dobrze, witaj przyjacielu Zadow. Oto niemiecka mina, tak jak zamawiałeś. U ciebie Zad, mina niemiecka, jak zakazywał. Вау, Микси, где взял? Нашел? Не, я встретил зомби-фрица с миной. Кинулся на него, ох и силен он был. Но я его одолел. Я отобрал мину, во как. Ну даешь, бля, на тебе твою шину. Для такого человека говна не жалко. Вау, мина. Пошлепал я тогда отсюда. Иди. Вау, мина. Як же человек мину подъярал, о курде. Mogę zobaczyć tą twoją oponę? Nie, już myślałem, że to będzie broń. Nie no, aż tak dobrze to chyba nie ma. Dobra, to co jeszcze było do wykonania? Trzeba było pogrzebać, oddać tej staruszce? Oraz. Dawaj, wypijemy setka, może i litra. Ta, już byś chciał. Ty stara wyrwo. No, to lecimy tej staruszce oddać pogrzebać, potem ewentualnie spróbuję oczyścić ten most z wilków, chociaż... Może się to skończyć źle. Ale trzeba być dobrej myśli, chociaż ten jeden raz. Dzień dobry, pani staruszko, gdzie pa... Nie ma jej. Dlaczego jej tu nie ma? W takich chwilach idzie się spać do najbliższego łóżka. Do rana. Gdzie jest staruszka? Generale Kiżakow. Gdzie... Nie. O, łopata. Да, еще могу тебя потренировать в стрельбе из любого вида оружия. За умеренную плату, конечно. Конечно. Сколько? Как другу. 50 за урок. Spoko, przynajmniej jedna dobra wiadomość, czy ktoś mnie tutaj może strzelania nauczyć, chociaż wiadomo, czy to jest kwestia, z której chciałbym korzystać. Ej, gdzie jest ta pani staruszka? To jest bardzo ważne pytanie. Tutaj może jej raczej nie będzie, chociaż... Wyleć mnie, doktorze, pokaż piguły, nie? Jest! Ktoś jest, jest nadzieja. Co ta pani robiła tam? Koło niemieckich czołgów. Dzień dobry. Chwila. Przyniosłem pogrzebacz. Вот, ja przyniosłem kaczergu. O, спасибо большое. Вот тебе небольшой подарок за нее. Pierścień? Kobieto, co to za rzeczy mi tutaj dajesz?
Nawet nie wiem, jaki pierścień zdrowia, pierścień wojownika, pierścień życia, magicznego pancerza, a to mam magicznego pancerza na sobie. Wiecznych zwycięstw. O kurde. Nietykalności mam. Sobie mogę założyć jeszcze, nie wiem co ty mi za pierścień dałaś kobietą, ale ja myślę, że mam bardzo dobre te pierścionki przy sobie. Ewentualnie jeszcze zobaczę, tu jest zdrowia, a to może te dwa zdrowia założę, w sumie punkty zdrowia to ważna sprawa. Ochrona przed bronią tak średnio. Nie no, wygląda spoko ogólnie, pierścień ognia, ale takie duperele, przyzwanie wilka, co to jest za dziadostwo, nie, nawet nie ma co na to zwracać uwagi. Kurde, głupia misja z pogrzebaczem pewnie. Mam nadzieję, że ten cały saksofon też tak wygląda, bo się trochę będę zawiedziony, jeśli się okaże, że jest nie lepiej. Dobra, zrobię na drugim, na dwóch save'ach w sumie. Dobra, szeregowy, Deber Tukin, generał dał rozkaz oczyszczenia mostu. U mnie przykaz generała, zaczyścić most. No tak, idź, zaczyszczaj. Ja nie mogę. Co ty? Co? Czuję to skuczno, ładnie. Popkin? Do rozkazu generała mam oczyścić ten most. U mnie przykaz generała. Dawaj. Aha, tak się bawimy, co? Soft bro. Prawdą jest, że to są lodowe wilki, które mnie po prostu zabiją. Bardzo szybko. Widzicie, że się tutaj już anomalia jak w zonie dzieją. Więc jest bardzo sympatycznie, tak? Pierdzielnego pszczoła mognisto. No i się zdenerwowali wszyscy. No, po co cóż, polarne wilki to na pewno nie jest coś, czego co bym kochał, jeżeli chodzi o zwierzęta. Znowu jedna z tych cholernych bestii. No chodź, parszywa bestia. Zaczyna się! Nie! O stary, to jest wyzwanie! Te wilki mnie po prostu zabiją i to w bardzo błyskawicznym tempie, dlatego... Ej, mam surowe mięso. Czekajcie, tego ostatniego wilka załatwię, to będzie przynajmniej jedna dobra wiadomość, że tak to mogę powiedzieć. A nie, tutaj są dwa jeszcze, dobra. Ojeju, powinienem coś lepiej zagospodarować, jeżeli chodzi o punkty zdrowia. Całokształt tego wszystkiego, co tu się dzieje. Czy też zakupić mikstury, czy ja mam w ogóle te pigułki? Ja mam pigułki, dobra. Hop. Ojeju, dobra, te pigułki mają jednak skutki uboczne. O, nie powinienem brać tego syfu chyba. Oj, na pewno nie powinienem brać tego syfu. O, co tu się dzieje? Aż we mnie odprysk tego trafił. O nie, tak się grać nie da, ojojoj. A to jest złe. Nie, jeszcze kolejny smyk biegnie. Nie, Gro, proszę mi tego nie robić. Proszę, ogarnie się już nie będę jadł tych tabletek. Przepraszam. Są jakieś złe sterydy. Pigułka radości, pigułki szczęścia. Przecież radości i szczęścia to jest jedno i to samo. No, bądźmy realistami w tej sytuacji. Ojeju, to naprawdę z tymi miksturami nie ma żartów. Jest ciężko, jest źle. O, już się ogarnęło? Do otchłani. Do Obliviona czy coś. Ta kolejka działa? Myślałem, że tą dźwignię pociągnę i coś się stanie. Hej, byłoby całkiem zabawnie. Oj, coś czuję, że to oczyszczenie mostu to jest tragedia. Nie no, jeden piesek lodowy to już tam nie ma większego problemu chyba. Chyba, że to jest o jednego pieska lodowego za dużo. Aha, no dobra, to jest za jednego pieska lodowego za dużo. Nie przeszpiliłem go do ściany, dlatego mnie załatwił bardzo w szybkim tempie. Więc tak się bawimy, co? Smyku. To jest na wzrost punktów many. No i chyba powinienem się w smażone mięso zagospodarować, ewentualnie więcej mikstur, chociaż biorąc pod uwagę obecny mój stan majątkowy, to wydaje mi się, że jednak mikstury nie byłyby bardzo złym pomysłem. A pigułki szczęścia to gówno. Nie, pigułek szczęścia nie tolerujemy. Na pewno nie. Dobra, spróbuję się tutaj że ciasta pobawić jeszcze. Super sprawa, 60% szans na trafienie krytyczne i gówno. Ja to dobrą sprawę. Jezu, kim ty jesteś? Ty nie jesteś wilkiem polarnym, ty jesteś jakimś mutantem. No, co, kim ty jesteś, do cholery?
Jak można być tak twardym? Ej, Gremi właśnie wykraszowało. Super, bardzo dobrze, dobre rzeczy się dzieją. Nie polecam takich spraw, naprawdę nie polecam, szczególnie, że gra wyskraszowała. Co się okazało, ten jeden wilk był większy od pozostałych. To jest ciekawostka. To jest dopiero ciekawe. W każdym razie, to jest nawet jakiś napis, uwaga, wysokie napięcie. Ten pierwszy jest uszkodzony, dlatego, o, cofnęło mnie. Sobie go nadpiszę. Nieciekawe rzeczy się tutaj dzieją. O, widzę, że bardzo fajnie się zapowiada. Czy ten generał miał rozum i godność człowieka, zmuszając mnie do takiej misji? Oczyść most z wilków. No to wilki chyba są zabite, tak? Te wilki już nie żyją. Chyba, że mnie tutaj będzie teraz wszystko zabijać. Przejdę sobie bokiem. Jeżeli znowu zginę w tym miejscu, to będzie znak. Dobra, chyba załatwione. Tak mi się wydaje. Wróćmy do generała. Może jednak faktycznie nie powinienem tędy iść. Wilki załatwione, stare niemieckie czołgi na moście siedzą, jest dobrze, może jeszcze te skóry wezmę od tych dwóch panów. Chyba, że tego jeszcze małego karakana musimy załatwić. Oj, serio, podróżniku, nie trafisz w niego. Dobra, zrobimy to staroświecko, po staroświecku. Dlaczego ten mały karakan jest nieśmiertelny? Dobra, nie ingeruję. Polarny wilk, lecimy dalej. Czujnie bronić podbity świat i konstruktywną pracę sowieckiego ludu, być pod prąd dla interesów Związku Radzieckiego, czy coś w ten deseń. Dobra, świetnie. Panowie, szczelcy. No oczywiście wy mnie nie lubicie, tak? Nie chcecie ze mną współpracować, ten golem też nie chce ze mną współpracować. Hej, Papkin. Hej. W sumie masz chyba podobny pseudonim, czy też imię, jak ten jeden z redaktorów CD Action, Papkin. Albo mi się wydaje, albo coś przekręciłem, ale chyba tak. Co, nic ciekawego do pogadania nie ma. Gdzie jest generał? On w tej kantynce przeważnie siedzi, ewentualnie... Jesteś tutaj, generale? Nie, generale. Nie macie. To co, to może do tej starszej pani wrócimy? Chorąż łopata jest już do góry. Więc spoko, przynajmniej będę miał jednego przyjaciela. Ogólnie to mi się sympatyczny chłopak z niego wydaje. Ale to pozory mylą. Panie generale, most został oczyszczony. Gdzie pan jest? No jest teraz ta stara... tego kołdra tutaj siedzi, czy... No. No, dobra, jest pan generał, on zawsze chodzi spać. To jest ważny punkt zaczepny. Zadanie wykonane, most został oczyszczony. Zadanie wypełnione, most oczyszczen. Doskonała robota, żołnierzu. Służę Sowieckiemu Sojuszu. Idź do kuchni, odbierz dodatkowy przydział. No, brzmi całkiem przyjemnie. Czemu się włączyła nagle muzyka, chyba z archiwum Mix? Yep, archiwum Mix. Tylko dlaczego? Oni wiedzą. Ej, coś tam się świeci na tym dachu. Dobra, chociaż może jakiś parkour by się udało zrobić, bo mam pewien pomysł, ale wiem, że pewnie się źle skończy. Propagandowe plakaty zawsze spoko. Czy mi się uda? Może tutaj bym... Może się... Oj, o! Czekajcie, to... Oj, ludzie. Jak to się uda, to normalnie będzie bardzo śmiesznie. Dobra, jestem do góry. Muzyka wręcz idealna. Jakieś pociski? Uwaga, mam. Co tu się do cholery świeciło? Biopocisk. Co? Chodź tu, ty mały skurczybyku. To wygląda całkiem interesująco. O, przepraszam bardzo, alergia nie radość niestety. Pocisk. No, co ja teraz z tym zrobię? Chyba sobie do dupy mogę wsadzić na dobrą sprawę. Ojeju, będę teraz nosem podciągał. O nie, dlaczego mnie teraz kaka tego kichanie złapało? Tak się nie robi. Dobra, lecimy do kuchni, panie generale. Czy temu mutantowi bym w sumie też pomógł? No, podobno to jest zawsze doświadczenie, co nie? A doświadczenie to jest ważna sprawa. No i ogólnie poziom za chwilę. No, proszę pani. Matriona. Generał kazał wydać mi dodatkowy przydział. Generał przykazał wydać mnie dopełnitelny pajok. No na, weźmi. Tylko na noc nie jesz. Zupa pierdziela, co to jest? Zwiększenie siły o jeden punkt. Wow, gulasz tekli w wersji, no, ubogiej.
Hej, co to ma być? Greenpeace, jakiś saksofon? Wow! Nagle się te wszystkie misje zrobiły małe, że tak to mogę powiedzieć. Gastiemu, coś mogę z tobą porozmawiać, towarzyszu? Nic nie mogę porozmawiać. To wiecie co, to może z tym mutantem bym sprawę sobie ogarnął. Tylko ile mi pozwolą, nikt go nie pilnuje. Faktycznie, może go wyprowadzę, będę miał dobre serduszko. Więziony mutant. Pomagite! Pomagite! Monstro, duszy. Już sobie z nim gadaliśmy kiedyś. Dobrze. Ладно. Nie переживай ty tak, ja посмотрю, co można zrobić. Uczyciel magii, to хорошо, jeśli on nie wrzut, конечно. Że po co mi w sumie nauczyciel magii? Frankenstein. Mutant przebywający w bazie znudziło się, robi za żywą tarczę do naszczelnicy. Poprosił mnie o zaprowadzenie go do opuszczonego domku w lesie. Za to on będzie mnie uczył magii. Pójdę negocjować do Kirżakowa. Do pana generała? Czy jednak w sposób pokojowy to załatwiamy? No, zawsze będzie coś do roboty, zawsze to będzie jakieś doświadczenie jeszcze. Generale? Towarzysz generał, u mnie prośba. Co chcesz, żołnierzu? Zużyj się źle, czy co? Да, нормально все у меня. Но вот одному существу, в общем, не очень хорошо здесь живется. Кому есть жилье, co? Я посвятил całe свое życie, spędziłem tu najlepsze lata. Душу отдаем армии. Верю, верю. Но все же есть те, кто здесь служит разве что мишенью. Ах, нерегуламентированное поведение. Живый цель, дождь того. Как этот жовнеж ма на имя? Франкенштейн. Правда, он не совсем боец. Co? Nieregularny? Po co mi o nim w ogóle mówisz? On nie jest karmiony, z głodu zaczął już tyć. Nie żartuj, on już zginął, po co mu jedzenie, nie wierzę w to. On jest taki dobry, miły. On taki dobry, miły. Pochodzi na miszkę, albo obiezjankę большую. Pożaleć go надо. Co? A ja tak lubię małpy. Masz rację, musimy go zostawić przy życiu. Ale niestety nie ma innego żywego celu, więc nie mogę tu pomóc. Co to? Nadzorca poradzi mi wziąć... Nie, to nie to. Frankenstein. Kirzakow nie dał się przekonać. Głupi baran. Muszę spróbować czegoś innego. Na razie trzeba uspokajać mutanta. Coś mogę z tą pogadać jeszcze? Posłuchaj, jest taka sprawa. Posłuchaj, tu takie dzieło. Генерал не хочет тебя отпускать, но ты не расстраивайся, я тебя вытащу, я думаю ночью. А я нужно замаскировать, применить военный хитрость. Твоя моя в самку человека одевай, солдаты моя не узнавай. Вещь что убрание еще пробежь. Вот платье, одевай. Рано еще, моя бояться. Spoko, wygląda na zarąbisty plan. Dobrze, panie mutancie, to sobie to zrobimy, a tymczasem idę jeszcze do kołchozu i będzie fajnie, obiecuję. No, przy pana, co pan gówna zbiera? A nie, to nie ty. Chyba. To był ten, co siedział na dupie tam. Dobra, chyba będzie teraz możliwość oczyszczenia tego jeziora. Nie no, Feofan, no. Przepraszam bardzo, Greenpeace. Witas przyznał się, że jest istotą z planety, jutro będzie mógł omówić moją zapłatę. Już Witas, czy może z tobą mam porozmawiać? Jak tam zostawem? O, poziom, fuck yeah. Wszystko normalne. Dmitrij wziął się za czystkę. Prąd teraz czysty. Spasibo tobie. Zadziękuję, palta nie uszyjesz. Da, da. Вот твоя награда. Еще я видел жемчужину около водопада, слева от колеса. Можешь сам. И еще один вопрос. А где ты видел, как я превращаюсь? Это я тебя на понт взял. А ты поверил? Вот блин. Все равно спасибо тебе. Благодарность я могу спеть тебе живьем, без всякой фонограммы. О, Jezu, не przestань. Заспевай. Zaśpiewaj mi słodko głosy, ryboludziu. Przewodniczący Ziu? Chyba te miejsce zostało wykonane. Co ty? Czekaj, może mi zaśpiewaj. Spój mnie, słodkogłosy ichtiandr. Co to jest? Dobra, wystarczy tego dobrego. Co to się żyją za złe rzeczy? Może chodźmy teraz do Frodo Bagginsa i oddajmy mu pierścień, czy tę gumę.
I wykorzystajmy jego przyjaciela. No. Wykorzystamy go. Frodo Baggins, czemu ty jesteś dalej normalnego wzrostu? Frodo, oto nowy pierścień. Будьте, Фродо, новое пирсень. Хи-хи-хи, яка то есть глупота. Так что не роби. Забирай свою награду. Привет, я буду сопровождать тебя в течение суток. Пошли орков резать. Надеюсь, ты не из этих маленьких, которые пристают. Нет, нет, я... Ну, ко мне, то есть... Ну, в общем, нет. Сам, значит... Jak ty głupio ty wyglądasz? Jak leci? Normalnie, a w jednym żeleju. Fajnie, możemy teraz sama wykorzystać seksualnie. On potrafi szybko biegać, to jest dobra wiadomość. Ma zbrojkę, możemy się z nim zabawić. Dobrze, moi drodzy, by było wszystko w tym odcinku. Wygląda, że sprawy mają się jak? Bardzo fajnie, przesympatycznie. Zostały dwie misje. O kurwa, co ja mam dalej robić w tej grze, oby ten saksofon nie był ważną misją, bo coś mi się popsuło z nią. Centrala, odkryłem radziecką bazę wojskową. Tak, udało mi się dostać na terytorium bazy. Mnie udało się przeniknąć na terytorium bazy. Хорошо, внимательно осмотрите территорию, немедленно докладывать, не обнаружили чего-нибудь подозрительного. Центр. Rozłącz, dziękuję. Cykam się teraz z życia, bo wygląda, że sprawy mają się dosyć inaczej. Dobra. Jak czegoś nie spieprzyłem, dajcie znać w komentarzach. Jak coś spieprzyłem, też dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Mówił dla was Kairos. Trzymajcie się. Na razie.